Pracownicy Straży Leśnej znaleźli w okolicy Augustowa w gminie Pionki pojemniki z nieznaną substancją chemiczną. Od poniedziałku policjanci zabezpieczają miejsce pozostawienia 65 pojemników z nieznaną cieczą chemiczną. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, nieznany sprawca na drodze leśnej w okolicy miejscowości Augustów pozostawił 20-litrowe pojemniki wypełnione nieznaną substancją. Pojemniki są szczelne i nie posiadają wycieków. We współpracy z innymi służbami wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia. Jak ustalili dziennikarze Radia Rekord, próbki przekazano do Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Będziemy wiedzieli, co jest w tych pojemnikach, jak tylko otrzymamy wyniki z laboratorium. Czasami to są jakieś proste związki chemiczne i szybka jest diagnoza, czasami wymaga to dłuższej analizy. Postępowanie w sprawie prowadzi Komisariat Policji w Pionkach.